Rozpoczynamy program Godzina Radia RST. Dzień dobry, przy mikrofonie Maciek Bomba. W naszej tradycji jest coś takiego jak kolędowanie. Ostatnimi czasy kolędowanie odbywa się głównie do świąt Trzech Króli. Natomiast wcześniej było to kolędowanie, które nie nawiązywało do duchownego, który chodził od domostwa do domostwa, ale do pewnych tradycji, które były związane z kolędowaniem, przede wszystkim na terenach wiejskich. Dzisiaj Państwa, także moim gościem jest Samuel Szatkowski z Fundacji Po Staremu, którzy próbują odtworzyć kolędowanie na terenach wiejskich. W ubiegłym roku takie kolędowanie odbywało się na terenie Woli Lubiankowskiej i spotkało się z dużym zainteresowaniem i uczestników, a także gospodarzy, którzy kolędników przyjmowali. Jak kolędowania? No, jesteśmy po obejściu solidnego kawałka wsi. No i zaśpiewaliśmy i zakolędowaliśmy w większości domów tam, gdzie pukaliśmy. Jeżeli mówimy o właśnie kolędowaniu, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest zupełnie coś innego niż to, kiedy teraz na przykład w miastach na przykład się mówi, o, ktoś po kolędzie idzie, najczęściej myślimy o tym, że jest to duchowny ksiądz. Nie, no to jest starodawnym, powiedzmy, zwyczajem, jak to rzeczywiście kiedyś chodziło się od domu do domu. I to chodziło się przede wszystkim, aby życzyć obfitości, żeby życzyć urodzaju na ten nowy rok. No i my to dzisiaj właśnie w Woli Lubiankowskiej i też zahaczając o okoliczne wsie, zrobiliśmy i zaśpiewaliśmy. To śpiewanie akurat to już sam osobiście słyszałem, natomiast dopytam się o sprawy dotyczące tych, których odwiedzaliście. Czy osoby starsze przypominały sobie, że tak to kiedyś bywało, czy też osoby młode mówiły, fajnie to wygląda i fajnie, żeby to kultywować? No to znaczy, tak myśleliśmy na początku, że może starsi będą pamiętać, ale rzeczywiście tutaj się trochę jakby zdziwiliśmy w jakiś sposób, bo rzeczywiście nawet ci najstarsi, a mówimy tutaj o 80 lat plus, no nie pamiętali, żeby był taki zwyczaj, także no musiało być to hen, dawno, dawno temu, kiedy to rzeczywiście się tutaj mogło odbywać, ale też no patrząc na to, jak nas wpuszczano i z jakim jakby entuzjazmem reagowano, no to byliśmy, że tak powiem, mieliśmy zagrzanego ducha, że rzeczywiście tutaj reagują ludzie bardzo pozytywnie i chętnie nas wpuszczają i jest duże zainteresowanie tym, żeby wpuścić kolędników. No ale jakby nie patrzeć, no to tutaj akurat kolędnikami nie były osoby, które rodziły się na przełomie XX i XXI wieku, bądź też już w samym XXI wieku. Skąd u was w ogóle ten pomysł, żeby z tym kolędowaniem wystartować? No myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych, o ile nie nawet najpiękniejsza polska tradycja, i która jak żadna inna nie daje takiego poczucia wspólnoty i po prostu bycia razem tutaj, teraz, śpiewania wspólnego. No to jest coś, czego się nie da powtórzyć i myślę, że nasza kultura jest o tyle bogata w to, że właśnie kolędowanie daje to poczucie tej wspólnoty, tego po prostu wspólnego przeżywania radosnego czasu, jakim jest święta i po świętach Bożego Narodzenia. A czy zauważyłem jedną rzecz, że podczas odwiedzin nie było tylko i wyłącznie stricte normalnych kolęd, ale też były te przyśpiewki, które się łączą właśnie z terenami wiejskimi, czyli to, żeby Bóg się w domostwie szerzył, jak to niedawno słyszeliśmy podczas pewnego koncertu. Tak, staramy się, żeby to oprócz tych kolęd, które zwykło się śpiewać oficjalnie w takich przy okazji uroczystości, też pojawiły się kolędy, które są zapomniane, a które się wywodzą prosto jakby z wiejskiej tradycji. Są kolędami życzącymi i przede wszystkim ich zadanie jeszcze w dawnych wierzeniach no miało przede wszystkim być zapewnienie dobrobytu, dobrostanu w gospodarstwie. I rzeczywiście ludzie kiedyś no, wierzyli w to bardzo mocno, więc wizyta kolędników była czymś upragnionym tak naprawdę. To teraz przejdźmy jeszcze do waszej pracy, jeżeli chodzi o Fundację Po Staremu. Co to za fundacja? Czym się zajmujecie? Czy to kolędowanie to jest taki pierwszy etap, jeżeli chodzi o projekty, czy też to już jest kolejny, a jeżeli tak, to jakie macie za sobą, a jakie przed sobą? Patrząc po tym, jak po zeszłym roku tak naprawdę udało nam się bardzo dużo rzeczy zorganizować wspólnymi wysiłkami, tak naprawdę z pomocą dużą naszych przyjaciół, bo przede wszystkim opieramy się też na tym, że budujemy wokół siebie no, grono zainteresowanych, którzy jakby lubią tradycję, bądź też właśnie kochają tradycję i chcą w jakiś sposób ją też praktykować, kultywować. Oprócz tego organizujemy potańcówki w Łodzi i poza Łodzią. I to wszystko dzieje się w ramach też szerszego ogólnopolskiego ruchu, który na nowo przywraca tradycję, który wyrósł tak naprawdę
też między innymi dzięki takim pasjonatom, jak ci działający powiedzmy w Warszawie pasjonaci, jest, mówię tutaj konkretnie o festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i jego organizatorach, którzy aktywnie jakby dbają o to, żeby te tradycje, zwłaszcza te związane z tańcem i z muzyką, na nowo odtwarzać. My to robimy na naszej, że tak powiem, łódzkiej ziemi. Jeżeli mówimy o łódzkiej ziemi, to należy zwrócić uwagę na to, że tam jest ta multikulturowość, jest tam mnóstwo gości z zagranicy, czy to zza wschodniej, czy zza zachodniej. Czy jeżeli na przykład organizujecie taką tańcówkę, przychodzą goście powiedzmy z Francji, z Anglii, z krajów afrykańskich i mówią, wow, to wy się potraficie w ten sposób bawić? Zdarza się nam to. Nie jest to może częste, bo po prostu może nie udało się nam trafić do takiego, że tak powiem, międzynarodowego grona odbiorców, na co liczymy, że być może będziemy w stanie zaprezentować szerszemu gronu odbiorców z zagranicy naszą kulturę, jakbym wie, w autentycznym wykonaniu, ale rzeczywiście pojawiają się z Anglii, z Niemiec ci, którzy przychodzą, mówią, że to jest wow, że to jest super, że no, nie ma czegoś takiego u nich, a tutaj w Polsce, no, że tak powiem, może nie jest to takie powszechne, ale no odradza się w jakiś sposób dzięki tym naszym ruchom. Powiedz mi, w jaki sposób skłaniacie młodych ludzi? Ponieważ tutaj akurat podczas kolędowania widziałem uczniów podstawówek, widziałem osoby z szkół średnich, studenci oczywiście również, ale to są młodzi ludzie, którzy w jakiś sposób chcą do tego wracać. Już mają chyba dosyć McDonaldyzacji i unifikacji naszego społeczeństwa i szukają czegoś więcej niż Donata ani Cleo. I dzisiaj mieliśmy też takie refleksje, bo byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak dzieciaki chętnie i jakby z całym zapałem, z całą werwą się, że tak powiem, podjęły kolędniczą rękawicę i w pewnym momencie to one zaczynały jakby śpiewać same z siebie, no co nas naprawdę cieszyło niezmiernie, że to jakby jednak czuć było ten przekaz, że on działa i że dzieciakom się to podoba, że naprawdę jest to coś, co tak naprawdę no, daje coś takiego, no, jest to coś, co daje niesamowitą satysfakcję nie tylko nam, ale też młodszemu pokoleniu. Spotykamy się w Woli Lubiankowskiej, czyli na terenie pomiędzy Głownem a Łowiczem, między Głownem a Łyżkowicami. Gdzie jeszcze trafiacie, jeżeli chodzi o województwo łódzkie, jeżeli odliczymy w tym momencie samą Łódź? To będą przede wszystkim, no tak jak już pan powiedział, okolice tutaj Albinów, Wola Lubiankowska, ale też działamy i współpracujemy z kołem gospodyń i z kapelami, które grają w Glinie, to jest powiat tomaszowski. Też robiliśmy w okolicach Rawy Mazowieckiej potańcówki. Jakiś czas temu mam nadzieję wrócić tam z tymi potańcówkami w Wysokienicach i myślę, że to są adresy, no, pod którymi można nas szukać właśnie naokoło Łodzi także w najbliższym czasie. Tutaj mówimy o fundacji. Czy macie jakieś wsparcie zewnętrzne, jeżeli chodzi o to, czy też bazuje się raptem tylko i wyłącznie na swoich datkach, ewentualnie to, co będzie wyrzucone do kapelusza? No, raczej to drugie, jeżeli chodzi o propagowanie kultury tradycyjnej, ale też jakby tutaj, no, staramy się zyskiwać różne fundusze z różnych projektów, ale zachęcamy wszystkich, którym miło jest praktykowanie tradycji, do tego, żeby no, nam ofiarowywać darowizny, bo dzięki tym darowiznom jesteśmy w stanie tak naprawdę zaprezentować muzykę najstarszego pokolenia, które no, niedługo już zniknie i nie będzie miał kto grać tej muzyki. No i teraz jeszcze ostatnie pytanie. Jak odbierali ciebie jako Turonia? No Turon jako ten największy rozrabiaka, no to musi być, że tak powiem, trochę się narazić gospodarzom, ale do tego stopnia, no żeby ich nie wkurzyć, tylko żeby jednak coś tam dali, prawda, coś nam ofiarowali. Także no Turon, oprócz tego, że rozwesela, no to też potrafi czasem nastraszyć i kłapnąć dziobem, mordą. Jak zwał, tak zwał. Czego wam życzyć? Tego, żeby to szło dalej, żeby to, co robimy, szło jak najdalej, żeby ci entuzjaści no, znajdowali się, żeby ta tradycja przede wszystkim no, nie zaginęła. Chcemy to pokazać w takiej formie, która no, będzie przystępna i którą są w stanie pokochać najmłodsze pokolenia, bo to przecież to też najmłodsi tworzą tą tradycję. I pod tymi życzeniami również ja się podpisuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy. Kończymy program Godzina Radia RSC dziś na temat kolędowania, a także to, że tradycja w młodym pokoleniu nie ginie. Miałem okazję i przyjemność rozmawiać z Samuelem Szatkowskim z Fundacji Po Staremu. Spotkałem ich podczas kolędowania, które odbywało się na terenie Woli Lubiankowskiej.